Witaj też w czwartek. Jadę do swojej szkoły, tam gdzie chodzę do technikum, bo musiałam złożyć taki kwit, bo ja chcę poprawić maturę z Kasię Pścigłę, bo chcę nawet iść na studia etnofilologię kasiebską. Myślę, ranka szansa, bo jest ze mną. Witaj też. Prawie jadę do Gdyni. Tak, lektych ja nie wiem, na co ja jadę. To jest taki zjazd, kongres dla młodych ledzy, dla młodzież, dla młodych szkolnych. No i łebucimy co tam bandze, a na pewno bandze belną. Jadę, bo jest to dark głupia, jak ja jadę do miasta. Chmielna do Gdyni jadę już 1,5 godziny. Ale ostatnio ja mam zauważone, że żeby z Chmielna gdzie się dostać, w kartezach są pierwsi sztopy, to trzeba 2 godziny, nie? Szczególnie witam szkolnych, nauczycieli, bo dla was jest ta konferencja dzisiaj dla nauczycieli języka kaszubskiego. Witam was w Gdyni, w moim rodzinnym mieście. Jeszcze raz państwa serdecznie witam. To nasze dzisiejsze spotkanie składa się z wielu podpunktów. Za chwileczkę przejdziemy do bardzo miłej części. Patroni uczelni, która szeroko otwiera swoje podwoje. Co je wyźne dzece, rozumieją śpiewać te piesnie, karna rozumieją je śpiewać i mumę taką nydzę ja, że będą z nima wystąpiwale tyś tyde czy de będą na binie, czyli na scenie. Baro bezmestego bele ryt. Chcemy na zaczątku podać skład komisji. Komisja w składzie Jerzy Stachurski, Przydnik, dr Dariusz Majkowski, Andrzej Busler i Gracjan Popke. Na konkurs nadeszły 7 pryc w 2 kategoriach wiekowych. Maro fajny. Czy tyś tak chce? Żeby nie przyszła do zgłyby, nie przytrwała rodny błęd i w kulturze znów złączony, całe przeżucie za szłegie błęka się namieniony. I w kulturze znów złączony, całe wciążą tuk na szłegie błęka się namieniony. Postać biskupa Koniewskiego na pierwszym planie, biskupa Morskiego. Wieczorem prymas polski ksiądz kardynał Blond wniósł przenajświętszy sakrament na okręt wojenny Pomorzanin, po czym odbyła się pierwsza w dziejach Polski procesja morska. Oczywiście pierwszy na Kaszuba pochód do Rzymu, punkty ludu kaszubskiego w ważnych strojach regionalnych.
pierwszą pokupę od Królowa. Ja nie wiem, co to jest. Oczywiście ta muzyka jest podłożona, to nie jest oryginalna, niestety nie mamy takiej, to jest to, co jest w archiwum, ale góralska muzyka w gaszewskich elementach to oczywiście nie była właściwa, ale oni po prostu nie mieli, bo takie były wtedy warunki, więc w Warszawie mieli do dyspozycji różne inne, obraz mieli, natomiast muzykę podkładali, jaką sobie w tom chcieli po prostu, jeśli nie było to zarejestrowane odpowiednio. Dlatego takie elementy krakowskie i góralskie przy gaszewskich elementach, które widzimy doskonale, sieja, tratew, więc... Zbyt mało wie się w Polsce o tej ojczyźnie wiernym Rzeczypospolitej rybaków i chłopów, zahartowanych w długiej, upartej walce z pruskim smętkiem, ze zdradliwymi toniami, z piaszczystą glebą rodzącą jedynie bulwę i liche zboże. Niestety nie pokażę Państwu całości, to ma 13 minut, ale dwie, a więc ale ramy czasowe nas ograniczają. Nie ma tego materiału jeszcze w internecie, czyli nie zobaczycie go. Fortunnego wodza, co kaszubskie. Lud nie zapomina tu tradycji. Znakomity rzeźbiarz Leon Żola z Odysseą. Bogata sztuka ludowa. Rybak morski i rzeźbiarz ludowy Leon Golla. Tarażników z krwi i kości. Rzeźby i Zajasza Rzep, różnych innych artystów, którzy znali Gdyni. Mówiło się, że ostatni rogarz albo rogownik, bo takie nazwy istnieją, ale teraz już po latach się okazało, że pojawiła, odwróciła się ta sztuka ludowa i dzisiaj mamy rogowników już więcej, a ciągle bardzo mało. Wskażę na cudownicę. Nadają plecionkom przeróżne. Ta sztuka ludowa praktycznie możemy powiedzieć, że zaginęła właściwie. Oliwkowa zieleń, czerwień ognista. I w szczególności się cieszę, bo to są jedyne istniejące filmowe zdjęcia wybitnych hafciarek Zofii Jadwigi Ptak z Żukowa. Szok. Jestem zszokowana. A Dunią, siostry Ptak, kontakt. To jest cała historia. Topki neców. Snuje się z siedmiu motków, barw siedem, siedem nici. W Żukowie, nad Krętą Radunią, siostry Ptach kontynuują odziedziczony po polskich mniszkach z tutejszego, założonego przez mszczuja pierwszego klasztoru Norbertanek, misterny kunszt siedmiobarwnego haftu. Wywodzi się on chyba z siedmiobarwnej tęczy. Oliwkowa zieleń, czerwień ognista, a przede wszystkim modry granat naśladujący odcienie jeziora kaszubskie, oto barwy tego haftu. Ta wylewetka trochę tu ma zawsze. Róża, pomyślność w róży. Objaśniają żukowskie hafciarki jeden z symbolicznych wzorów przekazanych przez tradycję. Kasuje non cantat. Kaszuby nie śpiewają. O, jakże mylił się autor tego łacińskiego powiedzonka. Na próżno w latach niewoli usiłował zaborca omienić Kaszubów. Wydrzeć im rodzimą mowę, zdławić odwieczny obyczaj. Pieśń uszła cało. Ci zaś, którzy przetrwali na nadmorskim posterunku i mimo dziejowych burz przechowali jak najcenniejszy skarb polskość wybrzeża, śpiewają i tańczą po dawnemu. Zależy, jest? 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 Zależy, jest?
numer jedno jest wiedział naszą prawo. To jest si, betonowym awyster, kapu, teren zeszły roku, wytonu nadrze króle. Ja to jest dobry człowiek, wysterny. My nie wiemy, co robić, je trzyzwi, aby na utrzymaniem sarota po swojej ulicy. Na co? Przyjmujemy do naszej maszą prawo. Na tę zgodę nie spisywano umów, nie pieczętowano kontraktów. Mocny uścisk przeżartej swoją prawicy był jedyną rękojmią uczciwości i braterstwa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Potem tradycyjnie pito sławny puczci bajusz i zaczynała się zabawa. Pojawił się odlinik jakiś, tacie przestrzeni, jaka się przyciągnęła. Ten, ta umiejętność stojaci po sedle, żeby mogli ty się pośrodkować dla... Albo byle reżysera ma, ale albo byle scenarzysta ma. To jest tacie nasze zadanie i do tego was weskeleka się bizna. Wiele razy Bóg zapłac, własne Elżbieto. No i muszę tu rzeknąć na samym zaczątku, że to nie są laboratoria przyjdnote, lecz tere ciasnote. Bo każdy z was to coś, co własne Ela powiedza. Nie trzeba coś kłedec, żeby operatora, żeby scenarnici pisać. Leno je brekwewne łydba, że i ta ci młec, ta ci aktywność, że i chca. I wato pokazuje ta nawetka tym konkursa, który był piękny, bo my widzę tak wiele robotów na taci niewiznie wysoci, że lama so chca. Języka. Karolina to jest najpierwszy głos dredzi, mesa terska, śmiało mogę rzec, że nowoźniejszy kasiepsi reżysera, operator kamerę. No taka prawda, tyś w telewizji Polski, jak obzoru ta panorama, w TVP to bardzo często nie podpis zdjęcia Piotr Pastalec. To znaczy, że Piotr prawie tam za kamerą stoi i operuje. A tyś, tylko taka ściema, ja stara tak. Piotr tyś realizuje filmy w kasiepsim języku, które powstawał. Nie zapominaj o fakwakarze, to żeśmy ze sobą mówili. Magazyn kasiepsi tyś we spórę da głowy ostatnie dwa lata. I kasiepsi do dozdrzniałych tyś. Trzy. Ale jednak ja łebzyrum. To jest dobry. I z Piotra łódbę i z tego, co mu w sercu, narodzą się wiele fajnych, kasiepskich projektów. No ja gra ten baro fajny wezdrzeć. Jo? Jo, bogata, co powiem. Teraz tak, bardzo, taki głuchy był, okej? Okay? Dobra. Jo. Nie jest merkacy, dobra. Nie jest merkacy. Bo mam moment, to nie jest merkacy, ale nie jest merkacy. Ja. Pierwszy raz. Ja osobiście. Nie możecie się głuszać, jakbyście stali. Taka trochę mimika, taka. Róbcie interpretację tego tekstu. Wiecie się nauczycielami, zwracacie się, jakbyście rozmawiali z uczniami, tak? Te. Trzeba. Własne szkolne wiedzą, że jestem od 8 miesiąca. Nie, nie, to na gwaliście i ja mnie więcej. Tak, pewnie strzegła. A co mało, łani nie mają zero, nie głębujące jak je. Kasie bizną, wziecim. Ani bluz w wyjkach i w wytce. Nie bardzo, to się napróbaj na grillu. Ja to zrobię jeszcze, a to jeszcze. Jak tam, kolbaj? Oni to webucimy za ryja. Dobra. Jo, super. No to jeść roz. To spróbujemy, a czy... I fajno, że tak, coraz lepiej idzie, tak. Jest jedna sprawa, ja mam tere listopadni kłewą na smutanową pomeranią. Terne je rozgłewur ze mną, bo ja mam tere rokę dzajani głena jako kasiepską influencerka i odzajom rok. No i co? I co sobie tak szmergu w łacie? Nie wiem czemu, ale to widzę ta 6 dzewiąc. I jo, rok temu tyś była w Pomeranii. I co chcę rzeknąć? Jedna sprawa, no tu widzę, ta stoja, za mną stoją ksuści, knydzi, a tu jo ceza z chleba ma. Teraz ja ją dozdrzeniał, tu ja była kusk gupu, tak mi sobie wydawało.
ale nic. Ja chyba powiem tak. Pomerania w Głedniku, wtedy ja byłam miesiąc, jako kasiebsko influencerka. Teraz kasiebsko influencerka numerok. No i co? No i robię dalej. Trzeba jechać z bulwama. Jeśli powiem tak, że tu je po kasiebsku ten rozgłewór z Andrzejem Busler, ale można go też przeczytać u Andrzeja, when mu taką ksangarnia ciec w internet sobie to należy. I tam też je jego blog. I na tym blogu je ten rozgłewór po polsku. Ne. No i to je wsiadkłe. Jak ją tak nasę wzyrom, mi się wydaje, że ja ją pewna utetu przez ten cały rok. Ale tak to cię sama je. Ja są cię sama smieja, bo una i w kawlach ci des ziu ta ci magulści, nie? I ja miała taki epizod w swoim dziecym, że ja nie mieszka na kawlach, ja nie pamiętam, 4 lata co stać igłę i ja wrócę na te kawle i teraz ja chcę jechać do roboty i ja musiała więc na taką drogę. Dargę po kasiebsku. No i idę spity magulści i spity magulści do mnie gada: a pani je tu nowo? Taką peżna staciały, no i widzę tam. Ty co, rocia do Pomerani, Joso Westowi mnie na pamiątkę. Może banda my ci dzotci, a może i tyś wnuci, tej banda pojekuzywać, że tak głupo, a jednak mądru starka, albo memka i łani łapisele łamie w gazetach, no to jest coś ekstra. Wedy itra już zaczynam nagrywać vlogmasę, bo mamy mumę dzisu co? 30 była listopadnika i ja banda starać się nagrywać vlogmasę, jutro ty siada nagrywać reklama jedna, no i łebucimy co to będzie, a wam życia dobrego dnia. To, że mnie tam czasem anima na kasiebści influencerce, to nie znaczy, że ja nic nie robię. No teraz znowu mnie jako chwarus miał dopadnięty, ale już je lepiej. Trzeba zajeździć dalej. Do łyzrzeni, do uciecy, kasiebsku influencerka. Nie będę sobie pokazywać, bo ja ją w czymś tacim.